No i git to jest. Jaki gameplay ma dobry. Za niedługo wychodzi? Nie no, w sumie nie niedługo, rok. Ej, fajowo! Jak to wstrzymana? Tworzenie gier komputerowych rządzi się pewnymi prawami. Produkt musi się mieścić w zaplanowanym dla niego budżecie, być skończonym na czas zgodnie z tym, co obiecano graczom i wydawcy, wpisywać się w filozofię i założenia firmy, a czasem po prostu godnie kontynuować istniejącą serię. Część gier odpada jednak w przedbiegach ze względu na problemy natury finansowej. Niektóre projekty są natomiast po prostu porzucane. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam 7 gier, które zapowiadały się całkiem dobrze, ale z takich czy innych powodów nie trafiły na sklepowe półki. Zaczynamy! Level 1. Gothic Sequel. Pierwsza część kultowej serii z Zaodry jest tytułem, którego nie trzeba przedstawiać chyba nikomu. Gothic odniósł w Polsce ogromny sukces, zyskał status kultowego i tak naprawdę cieszy się względnie wysoką grywalnością po dziś dzień. Twórcy gry, czyli niemieckie studio Piranha Bytes, zmotywowani ciepłym przyjęciem ich produktu, postanowili w 2 miesiące po jego premierze ruszyć z pracami nad dodatkiem będącym bezpośrednią kontynuacją wydarzeń z pierwszej części. Akcja miała być osadzona w dobrze nam znanej górniczej dolinie i dziać się kilka miesięcy po zniszczeniu magicznej bariery. Z przeróżnych przecieków oraz informacji znalezionych w plikach gry wiemy, że fabuła miała opowiadać o skutkach ubocznych wygnania śniącego, które naruszyło delikatną strukturę wymiarów i przez przypadek sprowadziło do naszego świata stada potworów z piekła rodem. Słowem, miała to być jeszcze mroczniejsza wersja i tak już mrocznej gry. Niestety, 5 miesięcy po rozpoczęciu prac nad dodatkiem, Piranie stwierdziły, że rezygnują z projektu, chociaż nie do końca. Kierunek, w którym zmierzała rozbudowa tego uniwersum, został zmieniony i zamiast dodatku rozbudowującego historię z jedynki, postanowiono stworzyć zupełnie nowy, pełnoprawny tytuł. Tak właśnie powstał równie dobry i legendarny Gothic 2. Lwia część asetów stworzonych na potrzeby anulowanego dodatku została potem wykorzystana w kolejnej części gry. Tak oto koncepcja łowców demonów z sequela została przekuta w łowców smoków, dementorzy w poszukiwaczy, a demoniczny troll w czarnego. Gothic Sequel to gra, która w teorii miała kontynuować epicką przygodę bezimiennego cwaniaka, a ostatecznie ewoluowała w coś znacznie większego i bardziej ambitnego. Ale na koniec dnia to chyba dobrze, prawda? Level 2. Prawdziwe GTA 3. Zanim nazwiecie mnie nobem i zaczniecie spamować komentarzami, ale przecież GTA 3 zostało wydane, dajcie mi dokończyć moją myśl. Historia związana z premierą pierwszej w pełni trójwymiarowej części Grand Theft Auto jest naprawdę ciekawa, ale i nieco mroczna. Pracownicy studia Rockstar przez dekady nijak nie komentowali przesunięcia premiery z 2001 roku, aż w końcu 10 lat później na łamach kilku różnych portali podali do opinii publicznej oficjalne wyjaśnienie tego opóźnienia. Okazało się, że ostateczny produkt, który trafił na rynek, to zmodyfikowana i na prędce ocenzurowana wersja gry. Wszystko skomplikowało się przez ataki terrorystyczne na World Trade Center mające miejsce 9 września 2001 roku. Pierwotne założenie było takie, że trzecia część szlagiery od Rockstara miała być osadzona nigdzie indziej jak właśnie w Nowym Jorku i momentami zahaczać o współpracę z terrorystami. Nie trzeba być Sherlockiem Holmesem, aby się domyślić, że wydanie gry o takiej treści w momencie, kiedy pył po atakach nie zdążył jeszcze na dobre opaść, byłoby od strony marketingowej, no i nawet moralnej, totalną klapą. Twórcy gry podeszli do tematu bardzo poważnie. Rozważali nawet diametralne przesunięcie premiery, czy wręcz całkowite wyrzucenie projektu do kosza. Ostatecznie skończyło się na szybkim wprowadzeniu kilku kluczowych zmian. Radiowozy zostały przemalowane na czarno, aby nie przywodzić na myśl tych z Nowego Jorku. Usunięto z gry misje, które polegały na współpracy z zamachowcami oraz zmieniono tor lotu awionetki unoszącej się nad miastem w taki sposób, aby nie poruszała się zbyt blisko wysokich budynków i nie budziła złych skojarzeń. Jak widać, czasem nieoczekiwane i zupełnie niezależne od twórców wydarzenia mogą przesunąć lub wręcz uniemożliwić wydanie gry w jej oryginalnej postaci. Deweloper postawiony pod ścianą musi wykazać się nie lada taktem, refleksem i zdolnością zaadaptowania się do ciężkiej sytuacji, aby uratować produkt, na którym mu zależy. Kto by pomyślał, że historia powstania kultowego Liberty City będzie tak ciekawa i ponura zarazem?
Level 3 – Warcraft Adventures. Czy wiedzieliście, że oprócz legendarnych RTS-ów będących kamieniami milowymi całego gatunku oraz hack and slashy czy RPG-ów, Blizzard ma też na swoim koncie przygodówkę w stylu point and click? Warcraft Adventures Lord of the Clans to osadzona w uniwersum Azerothu gra, która miała ujrzeć światło dzienne pod koniec 1997 roku. Data wydania została w końcu przesunięta na rok później, a gdy przyszło co do czego, puf, Blizzard wycofał grę z projektu. Według tłumaczeń pracowników firmy, produkt nie został wypuszczony na rynek ze względu na to, że w porównaniu z gigantami gatunku pokroju Monkey Island czy Grim Fandango wypadał dosyć blado. Fabuła miała obracać się wokół postaci młodego trala, który po śmierci swoich rodziców zostaje porwany przez jednego z ludzkich dowódców. Gra miała zawierać wszystkie elementy charakterystyczne dla tego gatunku. Zgłębianie historii poprzez rozmawianie z przeróżnymi postaciami, zbieranie przedmiotów i używanie ich w odpowiednich konfiguracjach oraz przerywniki filmowe pogłębiające poczucie immersji. Gra nie została wydana oficjalnie, ale to nie zmienia faktu, że internety rządzą się swoimi prawami. Jakiś czas temu, niemalże po 18 latach od anulowanej daty premiery, do sieci trafiła nieco wybrakowana, ale jednak grywalna wersja przygodówki, która w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach wyciekła z blizzardowych dysków. Może warto rzucić na to okiem? Level 4. Project Titan. Skoro już wytykamy Blizzardowi jego anulowane projekty, to nie sposób pominąć ten największy i zarazem najbardziej enigmatyczny. Titan miał być grą MMO, osadzoną w ziemskich realiach oraz łączącą cechy charakterystyczne dla RPGów i shooterów. Prace nad tytułem ruszyły w roku 2007, a 6 lat później zostały oficjalnie zakończone. Jeff Kaplan, jeden z wysoko postawionych pracowników Blizzarda, w jednym z wywiadów powiedział, że Project Titan był ogromną porażką, która pochłonęła mnóstwo czasu i pieniędzy. Twierdził również, nie szczędząc słów, że projekt zawiódł na każdej możliwej płaszczyźnie, a jego klapa była dla ekipy druzgocąca. Koniec końców, w 2016 roku Blizzard wydał grę Overwatch, która w pewnym sensie została zbudowana na fundamencie Titana. Dostaliśmy shootera z wyborem klas, rozgrywką kompetytywną oraz specyficzną mieszankę fantasy i science fiction. Ba, ponoć niektóre asety z Titana zostały wykorzystane podczas tworzenia Overwatcha. Całkiem zrozumiałe. Nawet jeśli oryginalny projekt trafił do kosza, to przez 6 lat stworzono na jego potrzeby wiele ciekawych modeli postaci, klas czy map, które po prostu nie mogły się zmarnować. Ot, taka forma game devowego recyklingu. Niby tragedia, ale jak widać Blizzard wyciągnął z niej tyle dobrego, ile się dało. Level 5. Chrome 2. Kolejna pozycja na naszej liście to produkt w 100% polski. Nasz rodzimy Techland w 2003 roku zabłysnął na arenie międzynarodowej, wydając naprawdę udanego FPS-a o nazwie Chrome. Gra, osadzona w klimacie science fiction, opowiadała historię Bolta Logana, kosmicznego najemnika, który przez zbieg okoliczności został uwikłany w porachunki pomiędzy potężnymi korporacjami walczącymi o wpływy i władzę w kosmosie. Tytuł opierał się na autorskim silniku graficznym Chrome Engine, zebrał mnóstwo pochwał i aż prosił się o kontynuację. Ku uciesze tłumów, Techland ogłosił pracę nad drugą częścią, ale na początku 2010 stwierdził, że projekt przechodzi w stan zawieszenia. Powód? Firma chciała skupić swoją siłę przerobową na innych projektach, którymi po latach okazał się średniawy Call of Juarez Gunslinger oraz bestsellerowy Dying Light, który ostatecznie stał się flagowym produktem Techlandu. Troszkę szkoda, bo gra według obietnic producenta miała oferować rozbudowany system implantów znany z pierwszej części oraz walkę z gigantycznymi mechami, większymi nawet od przeciwników, z którymi mogliśmy się mierzyć w Shadow of the Colossus. Czy jest szansa na to, że wrocławianie jeszcze kiedyś sięgną po tę markę? Raczej mało prawdopodobne, ale jak to mówią, nadzieja zawsze umiera ostatnia. Level 6. The Avengers. Uniwersum Marvela to prawdziwa kura znosząca złote jajka. Marvel wciąż publikuje nowe treści, wkrada się w każde dostępne medium i w sumie nie można mu się dziwić. Marvelowski rodowód nie jest jednak gwarantem tego, że firma dociągnie projekt do końca. Tak też było z australijskim studiem THQ, które w 2010 roku uzyskało licencję na zrobienie wysokobudżetowej gry o Avengersach. Tytuł miał być pierwszoosobowym brawlerem, w którym gracze poprowadziliby do boju tak ikoniczne postacie jak Iron Man, Kapitan Ameryka, Thor czy Hulk.
Niestety w połowie 2011 roku studio zaczęło borykać się z poważnymi problemami finansowymi. Kiedy twórcy zdali sobie sprawę, że nie uda im się dociągnąć projektu do końca, zwrócili się z prośbą o pomoc bezpośrednio do samego Marvela, licząc, że firma wspomoże ich pieniężnie i uratuje konającego dewelopera. Gigant odmówił Australijczykom pomocy, co w sierpniu 2011 roku doprowadziło do bankructwa studia THQ. Jego pozostałości zostały wykupione przez Ubisoft, który zmodyfikował i dokończył projekt, wydając w 2012 roku Avengers Battle for Earth. To chyba książkowy przykład tego, że warto mierzyć siły na zamiary. Level 7. Gry od studia Telltale. Nie będę ukrywać, że głośne i otoczone aurą skandalu zamknięcie studia Telltale z końcówki września 2018 roku było dla mnie ciosem prosto w serce. Z mojej czysto subiektywnej perspektywy ich gry były absolutnie fantastyczne. Szczerze uwielbiam takie interaktywne i mocno angażujące emocjonalnie pokazówki, bo właśnie tak można opisać to, co produkowało amerykańskie studio. Ostatnia pozycja na naszej liście to miejsce zbiorowe. A gdyby się tak nad tym zastanowić, to i grób. The Wolf Among Us, Tales from the Borderlands czy Gra o Tron to serie, których już raczej nie zobaczymy. Opowiedzenie o całym procesie upadku studia znacznie wykracza poza czas antenowy tego programu, ale mówiąc w bardzo dużym skrócie, studio Telltale, pomimo faktu, że ich gry otrzymywały bardzo wysokie notowania i miały rzesze fanów, borykało się z problemami finansowymi. W wyniku czego, niemal bez ostrzeżenia, 21 września 2018 roku Telltale ogłosiło upadłość i wyrzuciło na bruk 250 pracowników. Wszystko oczywiście skończyło się wielką awanturą i zbiorowym pozwem wystosowanym przeciwko nie do końca uczciwemu pracodawcy. Jedynym pocieszeniem w tej nieciekawej sytuacji jest to, że szlagier, na którym tak naprawdę wybiła się firma, czyli gra The Walking Dead, zostanie ukończony. Jak to mówią, lepsze to niż nic, ale w sercu każdego z fanów i tak zieje ogromna dziura. Gry od Telltale idealnie wpasowały się w pewną istniejącą na rynku niszę i teraz, po jego upadku, pozostaje nam tylko wierzyć, że pojawi się inna firma, która postanowi zaspokoić popyt na tego rodzaju produkcję. Rest in peace, Telltale. Rest in peace. Jak widać, dobre chęci i pozytywne nastawienie fanów nie wystarczą. Wypromowanie gry po premierze to jedno, ale samo doprowadzenie projektu do końca to już wielkie wyzwanie, któremu nie wszyscy są w stanie podołać. I w tym momencie nadszedł magiczny czas, w którym ja się Was pytam, czy wszystkie pozycje przypadły Wam do gustu, a które Waszym zdaniem nie powinny się tutaj znaleźć. Oczywiście dziękuję za oglądanie tego odcinka i zapraszam na kolejny na antenie Polsat Games. Trzymajcie się ciepło, cześć! Kurde, jaki jego? To jest zaraz jego. Kurwa, w którym roku to było? Waszym... Nie.